po słodyczy sukcesu, gorycz porażki. A raczej koniec pozorów, obłudy i bezpodstawnych, jak się okazało, nadziei. Litwa wyraźnie dała do zrozumienia, że zdanie Polaków i innych mniejszości wcale się nie liczy, jeśli nie musi. Edyta Maksymowicz, Walenty Wojnilo, dziś w Wilnotece. Przyjęta niestety nowelizacja ustawy o oświacie i 60 tysięcy podpisów obywateli, jak się okazało, gorszego gatunku. Między innymi nas z Tobą. I jeszcze kilkuset tysięcy osób. Ponad 60 tysięcy na papierze, a jeszcze ponad 5 tysięcy od Polaków z całego świata na portalu Wilnoteka. Skąd takie poruszenie i mobilizacja mieszkańców Wileńszczyzny w obronie polskich szkół? Powstał taki list, pod którym spontanicznie zaczęto zbierać podpisy w szkołach. Było często właśnie wypowiadane takie zdanie, że ten głos posłów, ten głos organizacji społecznych to są ludzie zaangażowani politycznie, to są ludzie nie wyrażający wolę właśnie społeczeństwa obywateli Litwy. Więc stąd powstała taka idea, myśl, sprawdzenie jednak, jakie jest zdanie naprawdę osób, którym na tym zależy. I stąd po prostu taka inicjatywa oddolna. Mamy nadzieję, że to będzie ten głos, który zostanie usłyszany. Skoro jesteśmy obywatelami tego państwa, to chcemy być wysłuchani. Szkoły rosyjskie dołączyły do tej akcji. Naszym władzom to bardzo nie w smak. Niedawno podczas konferencji w Sejmie jeden z litewskich posłów zapytał mnie wprost, dlaczego Rosjanie zadają się z Polakami, dlaczego bronimy polskiej pozycji i przekonywał, że musimy iść własną drogą. Taką więc mamy demokrację, takie podwójne standardy. Ale ja podkreślam, my jesteśmy takimi samymi podatnikami, jak i przedstawiciele większości w naszym kraju. Podpisy to oczywiście wyraz pewnych poglądów, określonej woli, ale jeżeli tak często przypominamy o traktacie polsko-litewskim z 1994 roku, to chcę podkreślić, że wśród zawartych tam licznych zobowiązań jedno dotyczy lojalności i poszanowania prawa danego kraju przez mniejszość zamieszkaną w tym kraju. Czyżby pan poseł sugerował, że litewscy Polacy są nielojalni wobec Litwy? I skąd takie zacięcie autorów ustawy, by zmusić Polaków do nauki po litewsku? My tylko naprawiamy pewną krzywdę, która była zaprogramowana w systemie edukacji i zgodnie z Europejską Konwencją Ochrony Praw Mniejszości Narodowych tworzymy wszystkim równe możliwości uzyskania pełnocennego wykształcenia tu, na Litwie. Przed rokiem Europejska Agencja Monitoringu Praw Człowieka ogłosiła raport, z którego wynika, że ponad 42% badanych przedstawicieli mniejszości narodowych przyznało, że słabo zna język państwowy, co przeszkadza w pełni odnaleźć się na rynku pracy, więc chcemy im pomóc. Cały czas te poprawki do tej ustawy są przedstawiane jako troskę o lepszą naukę języka litewskiego wśród szkół mniejszości narodowych. Obecnie jest wszystko uregulowane w sposób bardzo jasny i konkretny. Jest egzamin z języka litewskiego jako państwowego, więc uczniowie szkół mniejszości narodowych według ostatnich danych w zeszłym roku 91% złożyło bez żadnych problemów ten egzamin, co wykazuje, że te osoby potrafią normalnie w tym państwie funkcjonować i znają język państwowy. Natomiast teraz próba ujednolicenia tych dwóch egzaminów, czyli sprowadzenia egzaminu z języka litewskiego do egzaminu jako języka ojczystego, sprowadza to do tego, że nas, Polaków, Rosjanów, Białorusinów, no jakby w pewien sposób zmuszają do przyjęcia języka litewskiego jako ojczystego. Sądzimy, że to jest błędne rozumowanie. To jest typowa asymilacja. Każde dziecko myśli i mówi w języku ojczystym. Przymuszanie do takiegoż egzaminu, jak mają dzieci litewskie, prowadzi do asymilacji. Absolutnie nie jesteśmy przeciwni wzmocnieniu nauki języka litewskiego. To jest oczywistość, podstawa. Mieszkamy na Litwie i chcemy, by dzieci jak najlepiej znały język państwowy, ale nie za wszelką cenę. Większość Sejmu Litwy wiedziała jednak, do czego dąży i pomimo protestów zarówno własnych obywateli, jak i Polski, dopięła swego. Za nowelizacją głosowało 76, a za poprawkami, które burzyły Polaków, prawie 90 ze 141 posłów. Czyli mocne postanowienie uszczęśliwić mniejszości narodowe poprzez nawrócenie na naukę w języku państwowym albo zniechęcenie do nauki w języku ojczystym, co w sumie na jedno wychodzi. Ale w stosunku do wersji z grudnia, gdy także na gwałt omal nie uchwalono tej nowelizacji, pewne zapisy złagodzono, inne zaostrzono. Cieszymy się z tego wspólnego stanowiska, bo kiedyś nasze zdania się różniły. Niektóre szkoły rosyjskie decydowały się na ten model dwujęzycznego nauczania, ale na własnej skórze zrozumieliście, że to prowadzi do nikąd. 38 rosyjskich szkół w odróżnieniu od polskich już poprzednio zgodziło się na nauczanie dwujęzyczne, ale nie dało to żadnych korzyści i szkoły zaczęły się z tego wycofywać.
lęki o spawie, że będziemy... Wzorem sąsiedniej Polski już od września wprowadzone zostanie nauczanie w języku państwowym, wychowania obywatelskiego oraz części historii i geografii dotyczącej Litwy. W celu poprawy znajomości języka państwowego ujednolicony zostanie program nauczania języka litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich, a za 2 lata maturzyści będą zdawali także ten sam egzamin na maturze, co pozwoli im lepiej przygotować się do startu na studia. Większość sejmowa na ile jest negatywnie nastrojona do swoich obywateli i moim zdaniem cel jest jeden, nie nas zintegrować, a nas poniżyć, poniżyć do szczebla obsługowego, a nie szczebla intelektualnego. I to, że my osiągamy, nasza młodzież osiąga dobre wyniki w wykształceniu, dobre wyniki w nauce, w postępowalności, to absolutnie ich nie cieszy. I dzisiaj to przekonałem się, że jednak to ich smuci i starają się, żeby tak nie było. To nam predlagają. Te propozycje i argumenty, że to dla dobra naszych dzieci, dla lepszej ich integracji są obłudą, bo z tym nie ma problemów. To nie integracja, to ewidentna, przymusowa asymilacja. Dla Polaków na Litwie przede wszystkim liczy się jednak zasadniczy fakt. Zabrano im prawo do nauki w języku ojczystym od 1 do 12 klasy. Ile polskości zostanie w szkołach, gdzie język litewski będzie na równi z językiem ojczystym? I czy za rok lub dwa te bardziej radykalne poprawki nie powrócą? Kto odważy się swój źle, żeby pokazać? Bardzo się cieszę, że część najbardziej radykalnych poprawek została odrzucona i w ciągu tego roku prac nad ustawą ewoluowaliśmy do takich sformułowań dotyczących szkół mniejszości narodowych, które zachowują tym szkołom warunki nie gorsze niż w krajach ościennych. Sejm zakusił się i zwęził prawo. Zwęził prawo, którym dotychczas korzystała mniejszość narodowa. Jak musiałem iść do szkoły, to dla mnie także był przymus. A więc typowy już dla Litwy model miłości i szczęścia na siłę. Czy Polska także będzie uszczęśliwiona tak zdecydowaną troską o rodaków na Litwie? Nie mogę zrozumieć, dlaczego stosunki z Polską mają ulec pogorszeniu, jeżeli przyjęta ustawa daje podstawę temu, by uczniowie mieli lepsze warunki do nauki, zdobywania wiedzy, lepszego poznania jeszcze jednego języka. Ostatnie słowo w tej promocji litewskości, czy też odreagowywaniu kompleksów, należy do pani prezydent. Pani prezydent już powiedziała, że dla niej oby nie gorzej niż w Polsce. Tylko czy można porównywać tę sytuację, gdy prawa Litwinów w Polsce ostatnio są poszerzane, a Polaków na Litwie regularnie uszczuplane? O tym, jak litewscy Polacy cieszą się z tego uszczęśliwiania na siłę już w naszym kolejnym programie. Do zobaczenia za tydzień.